2 600 000 zł kosztowała budowa sali przy Zespole Szkół Wajakowej Samorząd Gminy Iwkowa. W tym ponad 1,5 miliona pochodziła z funduszy europejskich. Uroczyste otwarcie sali nastąpiło w piątek 7 września, podczas którego nie zabrakło znakomitych gości, m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałkowie województwa małopolskiego Marek Sowa i Stanisław Sorys, wicewojewoda Andrzej Harężlak oraz posłowie, starostowie powiatu brzeskiego, przedstawiciele policji, straży pożarnej, kuratorium, a w szczególności uczniowie i społeczność wojakowej. Otwarcie sali i przecięcie wstęgi poprzedziła msza święta w parafialnym kościele, która była również mszą inauguracyjną nowego roku szkolnego w Wojakowskim Zespole Szkół. Jak podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, że dzięki takim samorządom jak w gminie Iwkowa, które potrafią wykorzystać unijne fundusze, w Unii Europejskiej Polska jest stawiana na wzór krajów korzystających z tych środków. Ja cały czas powtarzam, że ja w ministerstwie właściwie z powodu tego, jaka to jest ilość inwestycji w Polsce, to są tysiące inwestycji, nawet dziesiątki tysięcy, to my się głównie poruszamy na tabelkach z pieniędzmi. I głównie jednak zwracamy uwagę i widzimy te inwestycje idące w kilkaset milionów złotych. Natomiast bardzo ważne jest, żeby też pokazywać, żeby cieszyć się takimi niewielkimi z punktu widzenia całości programów projektami, jak ten, który dzisiaj widzimy, ponieważ te projekty chyba w równie dużym stopniu, a czasami być może większym, zmieniają Polskę jak te ogromne inwestycje. No bardzo się z tego cieszymy. Polska dzięki właśnie takim projektom jak ten jest naprawdę stawiana za wzór wydawania tych pieniędzy. My już mamy głowę w ministerstwie w następnym budżecie. Już myślimy, co robić w następnym budżecie unijnym 2014-2020. Ale oczywiście i tutaj razem z uczniami, razem z władzami gminy i marszałkiem, który był jakby pierwszym przekazującym te pieniądze, cieszyliśmy się z tego, co tutaj powstaje. I dodaje, że duże słowa uznania kieruje w stronę samorządu gminy. Myślę, że najbardziej dumne mogą być władze gminy, bo ja wiem, bo ja kiedyś w Urzędzie Marszałkowskim pracowałam, że takich projektów jest ogromna ilość i trzeba też było jakby dobrze przygotować taki projekt, dobrze go uzasadnić, żeby wśród tych wielu projektów marszałek znalazł pieniądze właśnie na niego. To są inwestycje najbardziej chętnie brane przez gminy, więc wydaje mi się, że największe słowa uznania tutaj jednak dla tych, którzy realizowali ten projekt, czyli dla gminy, no i dla szkoły pewnie. Marszałek Sorys dodaje, że mimo dobrego wniosku, aby pozyskać środki, trzeba było wykazać się dużą aktywnością ze strony wójta i samorządu, aby obronić wniosek i skutecznie je pozyskać. Biorąc pod uwagę zwłaszcza i potencjał, bo to przecież mała wiejska gmina, środki, przepiękna sala, która kosztowała sporo środków finansowych, ale właśnie dzięki środkom unijnym, ale dzięki też aktywności samorządu lokalnego udało się te środki pozyskać i to wielki szacunek dla gminy, dla jej twórców, dla wójta, dla władz samorządowych, przede wszystkim za skuteczność, bo o środki unijne jest bardzo trudno się starać, ale gminie się udało. W związku z tym należy gratulować i oczywiście życzyć, aby w dalszym ciągu wreszcie już byli też podobnie tak aktywni. W tej chwili można mówić o podniesieniu poziomu życia mieszkańców i poziomu edukacyjnego? No na pewno. Dzisiaj obserwujemy w wielu miejscowościach, właśnie tam, gdzie nie ma tej infrastruktury, tej sportowej, tej publicznej, kulturalnej, no, że mieszkańcy nie chcą wiązać swojej przyszłości właśnie z danym ośrodkiem, z daną miejscowością i zaczynają te miejscowości wymierać. Przenoszą się tam, gdzie jest właśnie ta infrastruktura. Ale ja z wielkim szacunkiem, ale i z trochę zazdrością patrzę na takie obiekty, bo też urodziłem się, wychowałem w małej wiejskiej miejscowości, gdzie mogliśmy tylko pomarzyć właśnie o salach gimnastycznych, a tutaj młodzież szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum ma możliwość korzystania, ale również mieszkańcy tejże miejscowości, bo właśnie to jest też bardzo dobre miejsce na spotkania, na tworzenie właśnie takiej partnerstwa, działalność, spotykanie się w godzinach wieczornych, w godzinach popołudniowych, po to, aby właśnie ten czas nie spędzać w miejscach publicznych, czasami niezbyt właściwy sposób się zachowując, ale młodzież, zwłaszcza społeczeństwo, ma miejsce do takich spotkań, ale również oddziaływanie naszą tężyznę fizyczną na jakość naszego życia, na właśnie nasze walory też te fizyczne i sportowe. Wójt gminy Iwkowa nie krył dumy z oddanego obiektu. Tak, rzeczywiście to szczególny dzień dla naszej gminy, dla naszej społeczności, dla naszych uczniów, dla naszych nauczycieli. Wszyscy, jak jesteśmy tutaj w naszej gminie, wszyscy z tego faktu się cieszymy. Można powiedzieć, że długo czekaliśmy na to, ale dzisiaj ten nasz pomysł, to nasze marzenie zrealizowało się.
Dodał, że mimo długiego procesu 11 lat budowy sali, sala dzięki środkom pomocowym została ukończona. Czasem niektóre inwestycje muszą trwać. Powiedzmy sobie szczerze, gmina Iwkowa nie jest aż tak dużą gminą, żeby miała zbyt dużo środków. Musieliśmy czekać na środki pomocowe i konsekwentnie, krok po kroku realizować nasze zadanie i dzięki temu dzisiaj możemy się poszczycić tym, że taka wielka, ładna inwestycja udała się nam i zrealizowaliśmy ją. Sala w Wojakowej będzie służyć wszystkim w gminie Iwkowa. To już w założeniach naszych, we wnioskach, które żeśmy pisali o środki z Unii Europejskiej, była mowa o tym, że ta sala ma służyć wszystkim, odpocząwszy od małych dzieci poprzez młodzież, starszych, dorosłych, młodzieży szkolnej, zespołom regionalnym, strażakom, klubom sportowym, każdemu.